Na poprzedniej lekcji poznaliście, jakie są podobieństwa i różnice między farbami akwarelowymi oraz farbami plakatowymi. Dzisiaj opowiem Wam głównie o tym, w jaki sposób wykorzystać możliwości, jakie dają farby akwarelowe do tego, żeby stworzyć bardzo ładny obrazek z bukietem kwiatów. Ale zanim to nastąpi, to przypomnę jeszcze parę rzeczy. Przy okazji będę już namaczała moje farby. Przypominam Wam, że moje farby są takie w kostkach. Wy na pewno macie takie farby szkolne na takiej paletce z okrągłymi kolorami farb. I swoje farby również, każdy kolor, zanim użyjecie, to weźcie pędzelek, wodę i dobrze trzeba namoczyć, ponieważ farby akwarelowe mają w swojej nazwie słowo woda, czyli aqua. I żeby nimi malować, potrzeba bardzo dużo wody. O, już moje farby są namoczone, w tym momencie troszeczkę je odłożę na bok. Znaczy tak tutaj, żebyście mniej więcej widzieli. Zanim przejdę do malowania kwiatów, pokażę Wam trochę sposobów, w jaki w swojej pracy będziecie farb akwarelowych używać. Co będziecie potrzebowali? No, farby akwarelowe. Będziecie potrzebowali pędzelki. Nie musi być ich tak dużo, jak ja mam. Może być mniej. Będziecie potrzebowali ołówek, żeby sobie później narysować kontury. Będziecie potrzebowali sól. Zwykłą, grubą, kuchenną sól. Może być też i miałka. Zobaczycie, do czego. No i oczywiście wodę. To będzie bardzo, bardzo potrzebne. Posłuchajcie. W poprzednim ćwiczeniu pokazywałam już, że farby akwarelowe są farbami transparentnymi, czyli że kolory nakładają się prześwitująco, czyli że jeden widać spod drugiego. I teraz zrobię takie ćwiczenie. Wy też zróbcie w domu na oddzielnych kartkach to ćwiczenie, które ja będę robić teraz. I też mi prześlijcie zdjęcie. I później to ćwiczenie, w którym będę malować kwiaty. Użyję koloru czerwonego. Pędzel jest mocno namoczony, farba też, jeszcze troszeczkę rozwodnie. I na początek naniosę taką, zobaczcie, bardzo delikatną plamę czerwieni. Widzicie, jest dużo wody, ona się rozpływa. Pod spodem zrobimy tak, że najpierw suchym pędzlem pomaluję kartkę, ponieważ niektórzy można malować farbą akwarelową w taki sposób, że najpierw się zmoczy kartkę i dopiero teraz na nią nałożę farbę czerwoną. Widzicie, jaka jest różnica? Farba od razu rozpływa się w wodzie. Tutaj na górze już nam troszeczkę podeschło, więc wezmę jeszcze raz farbę czerwoną. I kolejny fragment, położę kolejną warstwę i co się dzieje? Kolor czerwony robi się intensywniejszy. Jeszcze raz i jeszcze kolejna warstwa. Kolor czerwony jest jeszcze intensywniejszy. I zobaczcie, przez takie nakładanie kolejnych warstw można mocno kolor czerwony i każdy inny przyciemnić. I zobaczcie, mamy pierwszą warstwę, gdzie było najjaśniej, potem położyłam drugą warstwę i coraz ciemniejsze. Takie dwa ćwiczenia niech się znajdą na Waszych kartkach. Właśnie zobaczcie, co się dzieje, gdy użyję dużo wody. Farba się rozpływa i do tego mogę sobie ją jeszcze, zobaczcie, też dodatkowo trzonkiem pędzla tak jakby wzmocnić. Znaczy wzmocnić, nadać tutaj różne inne struktury. Wezmę teraz inny kolor, żeby pokazać, do czego możemy używać sól. Wezmę niebieski, też dużo wody. I tu zrobię niebieską plamę. Mocno, rozwodnie. I zobaczcie,
co ja tutaj zrobiłam. Najpierw nałożyłam intensywny pasek niebieskiego i potem pracując samą wodą rozwodniłam go. I też mamy od najciemniejszego do, widzicie, najjaśniejszego. I teraz położę jeszcze, zanim sól, położę jeszcze, o tutaj taki intensywniejszy jeszcze raz pasek. O, i do najjaśniejszego. I posypię solą. I musimy poczekać, aż wyschnie. Ale myślę, że już widać. Ja teraz przybliżę do kamery. Mam nadzieję, że uda mi się tak, żebyście zobaczyli, co się dzieje z solą. Zobaczcie, sól się stała niebieska. Ona wchłania farbę. I potem zobaczycie, co będzie, jak to wyschnie i ja zsypię sól. Ale na razie jeszcze wrócę do ćwiczenia. Wezmę teraz cieńszy pędzelek i zobaczcie, już jak tutaj nam troszeczkę ten czerwony kolor wysechł, to ja wezmę znowu nasz niebieski i teraz mogę już troszeczkę mniej wody, zobaczcie, więcej farby i mogę dołożyć linię konturową na przykład. W tym momencie nie mam do namalowania nic konkretnego, po prostu robię takie różne elementy, takie różne sposoby malowania akwarelą, żebyście zobaczyli jak najwięcej techniki. I zobaczcie, tu było dużo, dużo farby i tu jeszcze była trochę mokra i ona się nam odrobineczkę porozlewała na tym czerwonym. O! Zobaczcie, widać tutaj, gdzie był jeszcze mokry czerwony, farba się po prostu porozlewała. Tutaj już został nam prawie sam kontur, ale zobaczcie, jak dobrze widać tą transparentność farby, czyli jej przezroczystość. O tutaj, gdzie też kładłam niebieski na czerwonym i po prostu spod tego czerwonego, spod niebieskiego ten czerwony widać. Wezmę teraz, nałożę szerszy, żebyście zobaczyli. O, właśnie, niebieski bezpośrednio na tym czerwonym się z nim miesza. Dobrze jest, jak właśnie malujemy akwarelami w taki sposób warstwowy. Teraz tutaj jeszcze naszego niebieskiego dołożę na tą część, gdzie, o, tu widzicie, zostało dużo wody. I takie efekty też można wykorzystywać celowo, później malując akwarelą, do uzyskiwania takich właśnie rozlanych efektów. I jeżeli tej wody jest za dużo, to można po prostu wziąć ręcznik i przykładając delikatnie zebrać wodę miejscami razem z farbą i zobaczyć, co się będzie działo. Bardzo proszę, żebyście zrobili właśnie takie próby, próbę z solą. Na razie tą kartkę odłożę. Trzeba poczekać, aż ta sól wyschnie. Także wrócę do niej, myślę, że w trakcie malowania kwiatów, których już na konkretnym przykładzie zobaczycie użycie tych technik akwarelowych. I w trakcie malowania wrócę do tej soli i ją strzepnę. Zresztą na tej pracy z kwiatami też soli będziemy używać. Zaczniemy od narysowania sobie konturów. Możecie oczywiście, jak to jest już zawsze, rysować albo malować takie kwiaty, jak ja tutaj Wam zaproponuję. Najprostsze. Albo możecie sami, całkowicie sami wymyśleć sobie swój motyw. Ważne, żebyście zastosowali te techniki malowania, o których Wam opowiadam. Będzie największy kwiat. Najpierw narysuję. O, taką jego górną linię. Troszeczkę może mocniej, żebyście, o, widzieli. Tu będzie jego środek i płatki. Później
kolorowaniu akwarelą nie musicie już tak się sztywno trzymać tych konturów. Zaznaczamy je sobie mniej więcej. I łodyga. Tu będzie drugi kwiat, już taki bardziej z przodu. O, i tu będzie miał listka. I łodygę. I tu dodamy jeszcze jakiś trzeci kwiat. W takich może liściach, o, spiczastych. I dygę. Mamy liścia i tu. O. O, i potem jeszcze zakomponuję tło. I od czego zaczynamy? Najpierw zastanowię się, które elementy chcę, żeby były namalowane na mokrej kartce, po to, żeby łatwo mi było uzyskać takie właśnie przenikanie kolorów i taki rozlany efekt. I myślę, że zrobię to na główkach kwiatów. Więc najpierw biorę pędzel z czystą wodą i po prostu zobaczcie, to miejsca, gdzie są narysowane kwiaty, maluję. Pokrywam, przepraszam, namaczam samą wodą. O. Wezmę teraz też taki szeroki pędzel i na początek odrobinę niebieskiej farby, mocno rozwodnionej, bo zaczynamy od warstwowo, od najjaśniejszej i pokrywam płatki takim właśnie pierwszą warstwą mokrego, najjaśniejszego koloru niebieskiego. Środek na razie zostawiam. Drugi kwiat niech będzie w czerwieniach. Nie szkodzi, jak farba rozlewa się poza nasz kontur. Pamiętajcie, nie szkodzi. Te wszystkie efekty przenikania się i rozmywania jak najbardziej wykorzystamy. I trzeci kwiat niech będzie granatowy, ciemno-niebieski. O. Poczekajmy, niech to troszeczkę przeschnie i już drugim czystym pędzelkiem zrobię na razie jasną, rozwodnioną linię łodyg. I liści. Na razie kwiaty jeszcze z tą wodą zostawiam. Wezmę teraz troszeczkę ciemniejszego, zielonego i poprawię już odrobinę tak precyzyjnie. Kształt łodygi. Bardzo Was proszę, żebyście nie bali się używać wody. Wiecie, później na tych zdjęciach, które mi przysyłacie, widać. Naprawdę widać. Ja widzę to. Kiedy do akwareli, tak jak w poprzednim ćwiczeniu, zapominacie używać wody. Z jednej strony będą ciemniejsze nasze liście, bo pada światło. Powiedzmy, umawiamy się, że z tej strony jest źródło światła, więc z tej strony będzie wszystko ciemniejsze.
O, nasze liście też. Dobrze, wrócimy już do kwiatów. Ja pozwolę sobie teraz właśnie za pomocą papierowego ręcznika zebrać nadmiar wody, który jest nam tutaj niepotrzebny już. To, co miało się wchłonąć w kwiaty, już się wchłonęło. I dalej zaczynamy nakładanie kolejnej warstwy. Tym razem już intensywniejszej. Ale zobaczcie, ciągle jest użyte dużo wody i ciągle papier w tym miejscu jest mokry i farba też widać, jak się rozpływa i widać, że jest mokra. I teraz już użyję samego czystego pędzla bez farby po to, żeby rozprowadzić resztę. I zobaczcie, naturalnie tworzy się jasny odcień i cieniowanie. O, i tu już mamy tak wstępnie. Czyli co? Najpierw pomalowałam. Jeszcze raz tutaj przy tym drugim kwiatku będę szczegółowo przypominać. Najpierw pokryłam kartkę samą wodą, tam gdzie był kontur kwiata. Potem nałożyłam na to pierwszą bardzo rozwodnioną warstwę koloru. Jak to w miarę przeschło, zdjęłam nadmiar wody i teraz biorę mniej rozwodniony kolor i nakładam w te miejsca, gdzie wiem, że będzie to zacienione. Przypominam, światło pada z tej strony, więc z tej strony będzie ciemno, z tej jasno, tak jak na liściach, i też tego pilnujcie. O. I teraz płuczę pędzel i już używam samej czystej wody do tego, żeby rozciągnąć kolor na pozostałe elementy płatków. I zobaczcie, tutaj stosuję ten sam efekt, który Wam pokazywałam tutaj, malując warstwy koloru czerwonego od najjaśniejszego do najciemniejszego. Jak również rozmywając ten efekt, który był tutaj, nasza sól jeszcze nie przeschła. Najwyżej pod koniec spróbuję ją dosuszyć suszarką. I zobaczcie, już tutaj na tych dwóch kwiatach widać tą specyfikę farby akwarelowej, to rozlewanie. No ale został nam jeszcze czerwony, prawda? Dlatego ja właśnie mówię, że na zdjęciach, które mi poprzednio przysyłaliście, po prostu widać te miejsca, kiedy do akwareli w ćwiczeniu w ogóle nie używaliście wody. A ta farba wody bardzo potrzebuje. I zobaczcie, mamy trzy kwiaty. Teraz środeczki ich. Żółty, tutaj zrobimy o, niebieski i wrócimy jeszcze do naszych liści. Ja teraz wezmę troszkę ciemno-niebieskiego koloru. Przypominam, że zielony składa się z żółtego i niebieskiego i dlatego koloru niebieskiego możemy używać do przyciemniania koloru zielonego, do robienia ciemniejszego cienia. O. Żółtego użyję do rozjaśnienia troszeczkę miejsc niektórych, do pokazania właśnie słońca i padania światła. Dobrze, to nam niech wstępnie wysycha. Teraz zajmiemy się tłem i na tło użyjemy soli. I ja potem, żeby Wam pokazać efekt, co zrobi ta sól, bo tutaj coś mi to wolno schnie, to po prostu wysuszę to suszarką. Zależy mi, żebyście jeszcze dzisiaj zobaczyli. Zrobimy teraz tło. I do tła też użyję najpierw wody. Pozwolę, żeby się tutaj kolor rozpłynął.
tu nam został niepomalowany liść. Zaraz go tutaj, o, zaznaczymy. I pamiętając o tym, że tutaj jest, prawda, będzie cień w tych miejscach, bo słońce pada z tej strony, to tutaj, o, dodamy trochę czerwieni, na to dodam troszkę koloru niebieskiego i zrobi nam się taki fiolet. O, tutaj nam się rozpłynie granat z zielenią. O, i zrobi nam się taka ciemniejsza, widzicie, zieleń dzięki temu. A tutaj będą bardziej jasne, bo tu pada nam słoneczko. O. O. I teraz to wszystko w tle, tu gdzie było więcej wody, posypię solą. I na niektóre miejsca jeszcze. O, tu, gdzie zostało. Oj. Wody. O, dobrze. I uzbrójcie się w cierpliwość. Ja spróbuję wysuszyć na tamtym ćwiczeniu kartkę, żeby wam pokazać, co robi sól z farbą. Na razie suszę ją po prostu przykładając ręcznik papierowy. Pamiętajcie o transparentnym malowaniu farbą akwarelową, o używaniu wody. Ja podłączam teraz suszarkę. Tutaj już mogę, jest wysuszone, mogę strzepnąć po prostu sól. Mam prośbę, żebyście wy w domu nie suszyli pracy suszarką. Poczekajcie, aż naturalnie wyschnie i zobaczcie, co zrobiła tutaj sól. Sól spowodowała powstanie właśnie takich małych, cieniowanych plamek. Zaraz to samo zrobię jeszcze na tej kartce. Też najpierw, jak to też często robi się, tu gdzie jest dużo wody, to też można przyłożyć po prostu ręcznik. Ja go użyję tylko na tło, ponieważ kwiaty chcę, żeby zostały i wyschły takie rozmyte. O, przyłożę ręcznik, żeby zebrać nadmiar wody. Pozwolę sobie teraz jeszcze raz na użycie suszarki. O, jest efekt. Teraz przybliżę do kamery. Widzicie, pracuję przed wami na żywo i właśnie muszę sobie też radzić z takimi rzeczami, jak chcę, żebyście zobaczyli efekt. Zobaczcie, tutaj, o, na tej części, widzicie, zbliżam, widać ten efekt kryształków soli, które się po prostu, kształt ich się poodciskał. Przy okazji, w zbliżeniu, zobaczycie szczegóły właśnie akwarelowego malowania. Tu jeszcze mamy sól. O.
Widzicie szczegóły? Zobaczcie tego porozlewania się farb. Uważam, że każdy z Was potrafi namalować takie kwiaty. I przypominam, że macie dwa zadania. Pierwsze. Wykonajcie tutaj też to ćwiczenie i z solą. Jeszcze raz pokazuję efekt końcowy. I namalujcie kwiaty, stosując te techniki akwarelą, które Wam tutaj pokazałam. Dziękuję Wam za uwagę. Do dzieła!